Siemaneczko, te beściaki, z tej strony Bora, witam was w 41. odcinku z gierki Cities Skylines. Jak widzicie, tutaj ponazywałem sobie te dzielnice jeszcze, które nie były nazwane. Więc powstał Manhattan, powstała dzielnica Słoneczna, Powiśle i to na tyle. Tutaj sobie już kolejną strefę zrobiłem, na kolejną dzielnicę, kolejną taką sekcję. Zaraz nie zaczniemy coś tam montować. Na liczniku 232 tysiące kmiotków prawie, no ale coś zaczęli mi się wyprowadzać. Czekajcie, bo tu się coś buduje. W końcu chyba będę mógł dodać dwie osoby, które się stąd wyprowadziły. A nie, widla Tazera się rozrasta, no i tyle. Cholera, no. Dlaczego tak się dzieje? Nikt tutaj nie chce się zameldować. Katowice też już tutaj się rozrosły, spoko. Okej, jedźmy tutaj z tym bajerką. To na razie nie, tutaj. Ale tutaj sobie też zrobimy takie jeszcze odnogi. Wcześniej tego nie zrobiłem, ale w tej chwili to zrobię. Żeby tego miejsca tutaj było jak najwięcej zagospodarowane, żeby... O, to fajne jest. Żeby tu jak najwięcej się ludzi osiedlało. A, to takie trochę głupie, ale... Dodatkowe miejsca pod zabudowę powstaną i... W ostatecznym rozrachunku, czyli... moim celu, jakim jest milion mieszkańców... Każda taka rzecz będzie na pewno na wagę złota. Pobudujemy tego jeszcze trochę. O, tu w korkach stoją już. Ciężarówkami. O, to chyba ciutkę za daleko, jak sądzicie? A, chociaż koń z tym, niech będzie. I tak bardziej na takie strefy z handlu, nie? Ale nie do końca jestem o tym przekonany, także zobaczymy. Nie, to zostawię tak jak jest. Tutaj takie mniejsze. Wiadomo, że te linie wysokiego napięcia z czasem znikną, nie? Okej, no to będzie takie dokończenie, powiedzmy, no! Co do skuteczności tego nie jestem jeszcze przekonany. No się zobaczy. Dobra, na pewno muszę mieć tutaj podprowadzoną wodę. Bo bez wody to ni hu hu. Czekajcie, bo ja to zjebię, jak to tak zrobię. O, tak. Okej. Spoko. Teraz do góry. Dobra, tam się już tłoczy woda. Co ja pieniędzorów nie mam? Co jest? Jak to nie mam? No. Jak ja mogę nie mieć hajsu? No, w sumie mogę. Okej. Kolejna ruła. Jak to mój kumpel kiedyś mawiał, ruła. Nie rura. Okej, tak to może być. No, już niewiele. Łączymy to jeszcze i tutaj może z dwie takie jeszcze rurki i koniec. No, pykniemy tu jeszcze kawałek. Przez środek, tak na wszelki wypadek. No i okej. Z
Katowicami podłączone. Ciekawe jak z tą wodą będzie, czy mi tego styknie. No, w sumie myślę, że tak, no ale... Nie, no styknie, przecież widać. Z prądem też się nie mam co martwić. Okej, zbudujemy im tu na pewno policaja. Straże dwie. Straże na bank dwie, chociaż nie wiem, czy to takie małe mi starczą. Remizy. Tu im pierdyknę jeszcze jedną. Komisariaty te większe dwa. O, teraz jeszcze szpital. Musi być. Szpital musi być. Tu go gdzieś wciśniemy. Da radę? Da radę. Chociaż kurde, tu jest ta... taka mało uczęszczona droga. Czekajcie, spróbujemy to ją zmienić. Na tą szerszą. O, widzicie? Nie da się. Czyli tą burzymy. Nie, wiecie co? Zrobimy to inaczej. Tego gościa przesuniemy. Tu zrobimy tą ulicę. I teraz założę się, że ten szpital już się tam nie zmieści. A jednak. No i gitara, dobra. Myślę, że tak nie będzie źle. Rozbuduj drogi, przepraszam. Nie będę teraz rozbudowywał dróg. Szpital jeden chyba im starczy. Tam coś może na górze coś zrobię? Nie wiem. Czekajcie, służba zdrowia gdzie jest? Transport, bezpieczeństwo pożarowe. Tutaj. No tak, ale tutaj jeszcze nie ma żadnych budynków, nie? Dobre mają. Jeden szpital im tu starczy. Na pewno metro. Metro być musi. I to w ilości znacznej. Tu pyk. 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 Tu im też jebniemy koło tego szpitala. O, tu trochę dalej. No niech będzie, dobra, bo tam nitka ciśnie. O, i tak może być chyba, nie? Zaraz to tunelami jakoś połączę. Spokers. Nie wiem, czy tak to ma sens połączyć? No dobra. Ale tutaj teraz przejdę, dobra. No, to sobie też taką nogę zrobię, okej. Okay. A, to teraz zjebałem, ale chuj. Niech będzie. Tutaj sobie też teraz nitkę cyknę. I tu też. To się po późniejszym rozrachunku na pewno przyda. Jak nie teraz, to na pewno później. Ustawmy sobie tu już od razu jakąś linię. Ale nie, czy tutaj też jakiegoś metra im nie pierdyknąć. Dobra, od razu tutaj im pierdyknę metro. Tak mi coś mówi, więc tak zrobimy. Pierdykniemy im stąd. Cyk. 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 Po wszystkich w tej dzielnicy. I. Dobra, tutaj. Tutaj. Tutaj, do tej windy. Do tego hotelu naszego niemiłosiernego. Mam nadzieję, że w końcu dojadą. Jeszcze raz tutaj. Do Katowic, do roboty, do portu. Widzolandię zahaczcie i kończymy. No i co? I co? No, jest linia. Dobra, kurwa, bo już myślałem, że nie ma.
Okej, okay, a kolejna linia poleci stąd. Tutaj. Ale ona poleci teraz całkiem w tył chyba. W tą stronę. Czy w lewo. Tak, ona poleci na lotnisko najprawdopodobniej. O, 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 o. I zahaczymy o Czarnobyl. Jakby ktoś na wycieczkę chciał jechać albo do roboty. Cholera, przy tym Czarnobylu to naprawdę jest ten wpierony tych, jak się to nazywa? Bardzo dużo nie przystanków, tylko tras metro, którymi metro podąża. Co jest dobra? Na pewno jeszcze raz do centrum. Okej, wracamy tędy. Tu tych tras tak wiele nie ma. No, to jest dopiero pierwsza, która... No tak, to jest dopiero pierwsza, która ciśnie go szpitala. Widzicie, zjebałem tamtą trasę. No ale cóż. Ta do szpitala ciśnie, ciśnie. Czy tamta też powinna cisnąć? No spierdzieliłem to trochę. Będą się przesiadać. Dobra, na pewno tu im jeszcze damy... zajezdnię autobusową. Autobusy tu muszą jeździć. Pierwszy przystanek koło szpitala. Nie, tu... Na szpitalu będziemy kończyć. Cyk. Cyk. A napierdolę im trochę tych przystanków też tutaj. Ale to zjebałem. O, te autobusy też tam nie będą jeszcze zapieprzały, nie? Tu. I tu, potem z powrotem tu. No, trochę z buta będą podchodzić i chuj z tym, no. Ja tam nie będę wszędzie wjeżdżał. Chociaż tu już są takie większe, to już mogę, nie? No. Tutaj też musi być koło metra. To już jest tego więcej, więc tu niech podjeżdża. Tja. Za każdym razem będzie nawrotkę robił. I grzyb z tym. Okej, to był koniec? Tja. To tu jeszcze kilka przystanków. I kończymy. No co jest? Ten autobus! Nie, no wyjeżdżają, dobra. No. No i dobre, i dobre, i bardzo dobre. Sorry, wybaczcie. Na pewno i szkoły trzeba jeszcze zrobić. Taką zwykłą tutaj pedałówę im damy. Gdzie jest metro? Tu. Tu pedałówa koło metra. Jedna. I druga. I styknie chyba, chociaż nie, jeszcze jedną im damy. A szkołę średnią jedną. Nie wiem, czy dać tutaj uniwersytet. Nie, to jest chyba za uboga dzielnia, żeby dać uniwersytet. Piszcie w DBściaki, bo została ta dzielnica, żeby ją nazwać. Jakie propozycje wy macie na tą dzielnicę. Okej, parki. Aha, parkingi. No na bank parkingi muszą być. Bez parkingów ani rusz. Cyk, cyk. Tu sobie tak parkingi powystawiamy tak pokersami trochę. Żeby
żeby ich jednak trochę było. Okej. Tu im pierdykniemy na pewno molo. Jak się będzie dało. No, kurde, tu się nie da nigdzie mola jebnąć. Tu też jest wszędzie za stromo. Jak za stromo? Tu może być. Ale chcę molo, które wchodzi w wodę, cholera. No, zbyt stromo, zbyt stromo. No, jest ciekawe, że tu już stromo, a tu jeszcze nie. No. Tu się też da. Ale tu się już nie da. Tu już nigdzie mola nie pierdyknę. Dobra, nie będzie mola. Zacznijmy sobie od tego. Co to jest? Ampul. Tu i wpierdykamy ampul. Jak to wygląda? Aha, to jest te małe baseniki, tak? No, całkiem fajnie to wygląda. Ampul, tak? Cholera, i dosyć duży ten... Dosyć duży teren uszczęśliwionych. Tu im w Katowicach jeszcze jakiś basen pierdykniemy, należy się im. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dalej wszystko na pomarańczowo? Serio? To to im też pierdyknę. Gdzieś. To tak, niech mają. Niech się skurczysynki i górniki cieszą. No, no. Proszę. Nie ma za co. Trochę im tego tu jeszcze wrzucimy. Nie za wiele, ale troszkę. Zaraz wam pokażę coś, co ostatnio zauważyłem i bardzo mnie to ucieszyło. Tu jakieś takie widoki, to tutaj trochę bardziej. Patrzcie się, ile jest wartość gruntu. Ta-dam! 89 euro dolarów. Bayer, co? Kosmiczna winda i projekt Eden robi różnicę. Naprawdę, kurczę, robi różnicę. Jest wszystko nam mega zielono. Bayer, co? Sam zdzikłem, jak to ostatnio zobaczyłem. Piszcie, czy w waszych miastach gdzie, macie tereny droższe. Bo ja raczej skłaniałbym się ku temu, że chyba nie. Mały park. Jak on wygląda? A pewnie, pewnie. Bardzo ładnie wygląda. Kilka tych parków też mi tutaj najebie. O, ta. Tam chyba nie. Tu im jeszcze jeden pierdyknę. Też bardzo głupio go umiejscowiłem. I zaraz go przeniosę. No właśnie. Okej, tak im chyba tutaj starczy, nie? Tak sobie myślę. A więc jedziemy z niską zabudową. Fickers, 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 Fickers. I tak dalej, i tak dalej. Taki sklep jakiś damy już. A tu jeszcze taki mały sektorek. Okej, tu mogą już iść sklepy, nie? Też nie takiej największej. Nie największe, tylko takie... Takie akuratne do tutaj pasujące. No okej, tu się już coś buduje. Ale przydałoby się teraz z Katowic tutaj prąd podprowadzić, nie? Z Katowic? Czyżby na pewno z Katowic? Tam nie mają wody. Już śpieszę, proszę bardzo. Cysterna przyjechała. Okej, no z Katowic im tutaj prąd podprowadzimy. Stąd, gdzieś. Na chwilę obecną, tak to może być. A da się prąd pod ziemią? Kurwa, nie da się. Wybaczcie. Hmm.
No dobra, tak damy. I tu już coś się zaczyna dziać. Tu już im prąd cmyka. To to już? Lidl? Nie, Biedrona. Biedra. Big Bait i Biedra powstała. Tylko źlodziarnia. Ale powstają kolejne budynki, a to co? Biskuit? Nie, jakiś shiba jakaś. Jaki soba. Co to kurwa jest? Ja nie wiedziałem, że taki mod pobrałem. Tak, tylko zanim się tu zaczną sprowadzać ludzie, to kurwa minie 6428 lat. Tu tylko sklepy będą teraz pewnie. No ale cóż. Tu im zrobimy tak. Tu im pierdykniemy może te sklepy takie jeszcze bardziej. Nie. O. Od tego przecież mamy centrum. Żeby w centrum stawiać sklepy o gęstszym. O wie, wysokie sklepy, no. Czy jak to się nazywa w ogóle? Zapominam. Rejon handlowy o dużym zagęszczeniu. Tak, właśnie. Od tego właśnie mamy centrum. A nie pobocza. Dobra, tu im postawimy te chatki. O kurwa, ile tu autobusów. Ja pier... Co się dzieje? Halo, halo. No. Dobre, dobre. Tu już pójdzie ta niższa zabudowa. A pierdolę, zabuduję im to wszystko. Wcześniej czy później zaczną się osiedlać pewnie, nie? Oż kurde, ile tego jest. No, fajnie by było, jakby się tutaj osiedlali już. Chociaż nie, bo jeszcze reflinkowo. Nie reflinkowo, tylko Widzolandia. Jeszcze ćwiartki 3x4 i 13 dzielnica. Tam też jeszcze miejsca. Ale to już im wszystko zakoloruje. Pamiętajcie, żeby pisać nazwę na tą dzielnię. Może trochę z dołu też sklep tutaj podprowadzę. Może tutaj prąd też pójdzie wcześniej. No, bo tu już jakieś napięcie. Słupy z napięciem są. Czy z napięciem? Wysokiego napięcia. Patrzcie, ile tu autobusów tych jest. Cholera. No ale cóż, mostu na razie chyba nie będę robił, bo tu mają. Chociaż jeden jeszcze im tam dofikać. Nie. Tak jest dobrze. Tu mają te dwa zjazdy. Czekajcie, zobaczę sobie autostradę, tylko ten podziemną. Nie, tu jest w miarę dobrze. Nie wiem, czy tu im jeszcze jednej nie pierdyknąć. Nie, myślę, że jest dobrze. Myślę, że jest dobrze. No, ale tu się sklepy jeszcze nie rozbudowują. Czekajcie, przypieszymy. O, 220 tysięcy. Patrzcie, jak mi kwiatkowie uciekają, no. To sobie od razu tą dzielnię zaznaczę. Tylko nie wyjeżdżaj, bo raz za daleko. Jasne. Nie wiem, po co tutaj wjeżdżam na to. Na tą autostradę, ale chuj z tym. Okej. Dzielnicy jeszcze nie nazwę, bo to do was będzie należało. Mam nadzieję, że będziecie kreatywni i coś fajnego wymyślicie. A tak swoją drogą, Ryuk, widziałem, że zrobiłeś Hogwart. Czyli moja nazwa została doceniona. Nie, to czekajcie, to też dalej jeszcze. O, aż do Widzolandii, dobra. Tu jest trochę za dużo. No dobra, potem to będę wykasowywał. Okej, ta dzielnica na razie jest pagórki Stroszek, ale będzie się nazywała inaczej. Zrobimy tylko po prostu im przepisy. Recykling, zużycie energii, woda, zaopatrzenie w czujniki, lekcja, edukacja, używki, darmowy transport,
A czekajcie, sprawdzimy to jedno, darmowy transport. Brak dochodów z biletów. No trudno, ja hajsu mam kupę. Chcę, żeby to tak było. Zobaczymy w tej dzielnicy. O, budują się już. O kurde. Ty, czekajcie, ja w Widzlandii też wprowadzę ten przepis. Nie muszą płacić za transport. Nie musicie, panowie, nie musicie. Panowie i panie, przepraszam. Wybaczcie. Okej, no i zobaczymy, czy to się będą bardziej sprowadzać, czy nie. Myślę, że chyba tak. No, tu już jakieś domki też powstają. Co prawda nie ma tu jeszcze prądu. Ale będzie. Wcześniej czy później będzie. Tu im taki sklep pierdykniemy. Tu wszędzie chyba sklepy, tak sobie myślę. Najwyżej potem coś się zmieni. O, tak może być. Dobrze jest. 218 tysięcy. No nadal mi uciekają, cholery jedne. Ale nie mam zapotrzebowania na za bardzo na nic, no. To dlaczego mi uciekają? Tu jeszcze nie ma trzeciego poziomu wydawnictwa Albatros, czy jakoś tak? Ciekawe. Jak tam 13 dzielnica? No tu już wiele miejsca nie zostało, chociaż jeszcze jednak trochę go jest. Ty, czekajcie, zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Tutaj nie mam cmentarzy. A cmentarze bardzo potrzebna rzecz. Wejdzie mi tu krematorium? Okej. Jeden cmentarz, tu mamy drugi. Gdzieś tak dalej. I damy jeszcze jeden. Gdzieś tu. Przy tym rondzie. O kurczę. Dobra, trzeba to przenieść kawałek. Nie, 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 to. O tak. No wiem, że tu prądu teraz nie będzie, ale w końcu będzie. Tu mają taką tą rampę, kładkę, czy chodnik wysoki na estakadzie i od razu mogą zjechać krematorium. No spoko, dobra. Okej, no to teoretycznie wszystko tutaj jest. 218 tysięcy, no nadal mi się wyprowadzają kmioty. Choroba, chyba że stamtąd się wyprowadzają, wprowadzają się tutaj na pagórki Stroszek. Darmowy transport. I don't nie wiem. Trochę to potrwa. Jak to już wygląda? No, całkiem sprawnie, całkiem ładnie. 220 tysięcy to praktycznie jest 1/5. No mniej, troszeczkę więcej niż 1/5. A mapy mam zajęte, no, z 1/3 powiedzmy. Czyli teoretycznie, zresztą nie, no, nie, nie ma co liczyć w sumie, bo tu jest jeszcze bardzo dużo, tak jak teraz ta pagórki Stroszek, ale też ćwiartki 3x4 i 13 dzielnica jeszcze nie jest do fulla zamieszkała. Centrum nie jest do fulla rozbudowane, tak samo Prydźwiedź i Czarnobyl. No właśnie, więc tego tak nie możemy liczyć. No, ale jakby nie było, cały czas uciekają. Może podatki zmniejszyć trzeba? Właśnie, poczekajcie. Podatki, budżet, pożyczki, podatki. Damy im do 8%. Tym 10, tym 10. Nie, tym damy 8, nie, dobra, 9. I tym 9. Zobaczmy, co się będzie działo. Przepraszam. A sklepy gęste i biurowce zostawimy tak, jak jest. Zobaczymy chwilę, co się teraz będzie działo. O, jakie zapotrzebowanie na regiony mieszkalne. Przecież tego mam w pizdu. No, obniżyłem podatki. Dobra, niech się gra przystosuje i zobaczymy, co z tego wyniknie.
Tu się już jakiś sklep kolejny znowu buduje. No ale 613 mieszkańców wypłynęło. 521 również. Czekajcie, Berge al Arab. No, zapewne zero. No, kurwa mać. No i bądź to człowieku mądry, gdybyś jaki o co tutaj chodzi? Ale widzisz, pisałeś, że tu nie ma sklepów. Sklepy są. Parking jest, metro jest, obok masz, kurde, duża Marina Bay Resort. Autostrady, drogi, no wszystko tutaj jest. Duży akwen wodny, kurde, no stary, prąd, woda. Jest, wszystko jest. Cmentarz za blisko? Nie sądzę. No i bądź, jeszcze park tu mają, no bądź tu człowieku mądry. I powiedz mi, dlaczego? Nie wiem, może jeszcze jakiś tu... Ten Empulin tu jebnę. Dlaczego nie chcą się tu wprowadzać? Ale gdzie ten Empul? Tu, dobra. I ten jeszcze mały parking tu pierdyknę. No to już będzie... Tu już jest full wypas teraz wszystko. Kurwa, jak się teraz nie sprowadzą, to już nie wiem, ja nie wiem tu, gdzie się działo. Już nie wiem, o co tutaj chodzi. Ale mają metro, nie mają tutaj przystanku autobusowego. Przynajmniej tutaj nie widzę przystanku autobusowego. Może to jest... Nie, ale patrzcie, idzie sobie kmiotek z metra i wejdzie do, założy się do naszego hotelu Berge al Arab. Z laską idzie. Zanim cisną kolejni. Gdzie idziesz? Aha, to se wszedł. Co, kurwa, zamknięty ten hotel jest, czy co? Funkcjonuje normalnie. Nie wiem. Piszcie, debeściaki, o co tutaj chodzi, jeśli wy wiecie. Oraz piszcie swoje pomysły na nazwę tej dzielnicy tutaj, która chwilowo nazywa się Pagórki Stroszek. Jeśli wam się ten odcinek podobał, debeściaki, zostawcie po sobie łapę w górę, o tym nie zapominajcie, oraz piszcie jakiś komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, ani nie lajkujesz fanpage'a na Facebooku, uczyń to, będziesz na bieżąco z całą serią City Skylines oraz pozostałymi materiałami, które ukazują się na moim kanale. Trzymajcie się, na razie ho, strzała.